ten świąteczny dzień, kiedy gromadzimy się w gronie rodziny, przyjaciół i osób samotnych, razem przy żłóbku betlejemskim, w naszym rodzinnym Betlejem, w domu chleba, wpatrujemy się w to małe dziecię, które z niebios przychodzi, które nazwane przez proroka Izajasza przedziwny doradca, Bóg mocny, Książę pokoju. Przychodzi w tę noc wigilijną, aby dać nam siebie, aby stać się dla każdego realną nadzieją na spełnienie się obietnicy Ojca. On, Mesjasz, Zbawca, Odkupiciel, jest pośród nas. I tylko dlatego, że On narodził się, świętujemy pamiątkę Jego przyjścia na świat. I On jest. Pozostał w pięknym geście łamania się opłatkiem, w serdecznym tonie śpiewanych kolęd, składanych życzeń, które zawsze wypływają z serca. Zatem dużo nadziei na co dzień, pokoju w świecie, pokoju w naszych sercach i relacjach między nami, szczerej życzliwości, radości i odwagi, abyśmy podejmowali problemy i zamieniali je na wyzwania. Dużo Bożego błogosławieństwa i żywej wiary, takiej przeżywanej z Jezusem, która góry przenosi. Tegoroczne życzenia niech dotrą do wszystkich kochanych parafian i waszych rodzin. Również na myśl przychodzą osoby, które tworzyły klimat i historię parafii świętego Jacka i wyjechały do kraju. Wszystkim przyjaciołom i osobom bliskim i dalekim. Niech nasza modlitwa i dobre wspominanie zawsze wam towarzyszą. Radosnych świąt i szczęśliwego nowego roku.